Ewangelii Łukasza czytamy: czy możecie gości weselnych nakłonić do postu, dopóki Pan Młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana Młodego i wtedy w owe dni będą pościli. Jezus mówi w Ewangelii, że w życiu wszystko winno mieć swoje miejsce, swój czas. Przysłowiowym wręcz staje się to powiedzenie, że jest czas, aby pościć i modlić się, oraz jest czas, aby jeść i pić, by świętować, bawić się. Jezus jest dla swoich uczniów jak oblubieniec dla gości weselnych. On jest teraz z nimi, z gośćmi weselnymi, którzy mają prawo cieszyć się Jego bliskością. Mają prawo świętować. Trzeba tutaj spojrzenia trochę szerszego, spojrzenia miłości, bo Królestwo Boże już jest obecne w świecie. Jego dynamika rozsadza stare przyzwyczajenia, jest czymś nowym dla świata. Jezus otwiera nas na nowość swojej obecności w świecie. Trzeba słuchać Jezusa i wierzyć Jemu. To jest teraz najważniejsze. Uwierzyć Jezusowi. Przyszedł, żeby dać mi nowe serce, by ogarnąć wszystko swoim spojrzeniem, przykazaniem nowym, przykazaniem miłości, by zawrzeć nowe przymierze we własnej krwi. On pragnie obdarzyć znajomością Boga wszystkie narody, pragnie, by cała ziemia mogła rozbrzmiewać pieśnią nową. Maryjo, nasz różaniec codzienny jest wypowiadaniem, ukazywaniem tej więzi z Bogiem, z naszym boskim oblubieńcem Jezusem. Z Tobą, Matko, w każdym zdrowaś pragniemy ucieszyć się, weselić się obecnością Jezusa w naszym życiu, owocem Twojego łona. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławion owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.